tak z samego ranka. Powiem szczerze, że jest bardzo wcześnie, mimo tego, że na dworze mamy pięknie jasno i bym powiedział tak, jest... To jest pięknie, jest po prostu świetny widok. Janusz dopiero wstał. Ja jestem nieogolony, zresztą to widać. Gęba się nie świeci, więc kremu SPF-u jeszcze nie mam nałożonego. Po prostu wstałem. Tyle wam powiem, po prostu wstałem. Ale umyłem zęby i trochę włosy poprawiłem, bo jednak nie nadawałem się do takiej od razu publikacji. Te moje włosy to... Nie wiem, ja chyba w nocy robię jakieś koncerty i one nie do końca wychodzą, bo to tak wygląda właśnie. Jak Chopin po nieudanym koncercie. Ale tak otworzyłem sobie roletkę, tak patrzę, o Jezu, jak pięknie. Słuchajcie, znaczy jest aktualnie u mnie bynajmniej, jest piękna zima, naprawdę. Jest piękna zima, jest sporo śniegu i tu mi kargul wyskoczył, nie wiem czemu. Znaczy podejrzewam czemu, bo testuję jedno nowe serum, więc podejrzewam, że to po tym serum. Bo tutaj się zaczęło pojawiać właśnie, jak to serum wyskoczyło, zacząłem używać. Więc chyba mi nie służy, ale na razie nic nie będę mówił, jeszcze potestuję. Ja mam piękną zimę. Jest aktualnie minus 6 stopni. Dużo śniegu, naprawdę bardzo dużo śniegu i wszystko jest białe. Od drzew po chodniki, po ulicę. I widać, że jest niezły mrozek, bo samochody są całe w szronie. Także cieszę się, że dzisiaj nigdzie nie muszę jechać. Nie będę musiał cię tam skrobać się, nie patrz na mnie. No on mi ciągle grozi palcem, że on tam stoi na mrozie, a ja tutaj w ciepełku. Ty. No, także tak to wygląda. No, tylko ból największy. Już tyle razy to mówiłem. A powtórzę jeszcze raz dla... Już mam wiadomości? Jezu, już z rana piszę. Boże. Oh my god. Co tu się dzieje? Kawy zaraz sobie zrobię, żeby tam czytać od nich te wiadomości. Tam muszę najpierw kawę wypić. Gdyby ten piękny widok, mrozek, śnieg i ta aura cała była przed świętami i w święta, ale byśmy mieli wszyscy dogodnienia, bo po prostu jeszcze bardziej wspaniale. A tak, no to trudno. Jest jak jest. Za to widzę, że pod śmietnikiem stos choinek. Ludzie już wyrzucają na potęgę. W sumie już czas najwyższy, ile to trzymać. No. Nie mam powera, bo jak wiecie, jest to mój jeden dzień wolnego i ja zaraz znowu zaczynam maraton. Ale co wam mogę powiedzieć? Nie śpieszę się dzisiaj zbytnio. Dopiero późnym popołudnie będę miał gości. Więc i tak będę mógł vlogować tylko do południa, bo potem do gości to już... Ja się gośćmi zajmę, to wiecie, to... Już nie będzie kamery. Zwłaszcza, że to wiecie, ludzie, którzy nie będą się chcieli tam publikować. Nie mam nic specjalnego do robienia, bo jeżeli chodzi o czystość pod kątem gości, to ja mam wysprzątane, to nie muszę tutaj nic robić. Także pójdę teraz, robię kawę. Dopiero potem na spokojnie pójdę się ogolić, żeby dalej się publikować dla was. Bo cóż ja wam mogę powiedzieć. Ale najlepsze jest to, że ja nie mogę po prostu odejść od okna. Tak mi się podoba. Znaczy no, wkurza mnie zima już, bo mnie wkurza, no nie powiem, że nie. Ale jest pięknie, no. Widok jest naprawdę piękny. W ogóle jaką mam piżamę, koszulkę z jakiegoś Piotra i Pawła. Ja mam taką manię zbierania takich koszulek z festynów, nie z festynów. Ja potem do spania je mam. Ja nie muszę mieć profesjonalnej piżamy, bo i po co. Dobra, ja to idę robić kawczan. Już jeszcze na zaspanego, cały czas nierozbudzony, ale ma już kawczan, więc jest miło. I oczywiście co? Siedzę w oknie i patrzę. Ale przez to, że włosy zakrywają mojego kargula, to się nie martwię. Nic nie widać. Nie no, po prostu piękne widoki. A że jest niedziela, ja nie mam na nic ochoty. Jestem taki wypruty. To powiem szczerze, że ten widok nawet uspokaja. Relaksuje. Coś ten deseń. Coś niesamowitego. No. Teraz jak ktoś ma domek jednorodzinny i ma fajnie jakiś tam taras, to może sobie w domku siedzieć przy oknie i po prostu podziwiać. No ja mam balkon, ale to jak usiądę przed drzwiami balkonu, to widzę tylko barierki. Więc nic ciekawego. Nic ciekawego, nic fajnego. Jeśli tam stoi. Trochę pianką zrobiłem, bo jednak
Moja pani fryzjerka miała rację, że tu będzie potrzebna pianka do włosów. No. Ale cisza. Przypomina mi się, jak w takie dni właśnie wolniejsze wstawało się rano. Czasem coś babcia już w kuchni tutaj modziła. Ona różne rzeczy mi robiła tam. Naleśniki, placki. Co ja tam chciałem, to wiecie, w kuchni było robione. Przychodziło się, siadało się w taki... To był taki narożnik, taki typowy narożnik z takim rogiem. Ja w tym rogu lubiłem siedzieć. Ale nie zawsze. To jest często też tutaj od strony lodówki, bo lodówka tutaj kiedyś tu wiele lat temu stała, jak ten słupek teraz stoi. No i się siedziało i się z babcią gadało. No, no to były czasy. A teraz cisza. Nie ma z kim gadać. No, także tak to wygląda. Ale dzięki Bogu mogę pogadać do was. A jest też przyjemne. Ta moja gruszka, trzymasz się? O, już fajnie zmiękłaś. Jeszcze trochę będę mógł cię jeść. Bo ja kupuję taką mega twardą gruszkę, nie? Zawsze. Ja potem trzymam, aż ona zmięknie. Ja nie lubię takiej twardej. Ona musi być taka mięciutka. Więc, no, ta już w sumie jest prawie idealna. O. Kawczan. By się chciało kawczana. I to tak z rana. Pychotka. Dobra, dziubaski. Powiem tak, idę ogolę się. Będzie z głowy. A potem to się zobaczy. Nie wiem, czy będę miał ochotę na śniadanie, czy nie. Na razie nie mam. I nawet nie mam się zamiaru dzisiaj zmuszać. Cały tydzień zmuszam się do tych śniadań. Jem cokolwiek. A mamy niedzielę, dzień wolny. Czy ja muszę się dzisiaj do czegoś zmuszać? Nie. Nawet mi się nie chce. Nawet mi się nie chce zmuszać. Co dopiero mówić o jedzeniu. Nie mam potrzeby. Tutaj kolacja też późno była, to może dlatego. A, to w nosie to mam. Także dobra. Idę, działam, golę tę facjatę. Bo mnie denerwuje. I widzimy się po ogarnięciu. Janusz już po drugim kawczanie. W sumie już taka końcóweczka. Pogoda bardzo ładna. Wychodzi takie ostre, mrożące słońce. No na pewno wiecie, nie takie mroźne słońce, może tak. Takie, jak się jedzie w samochodem, czy nawet się jedzie, to okulary przeciwsłoneczne, to po prostu konieczność. Co mogę powiedzieć? Z racji, że pogodę mamy dzisiaj taką, co mnie nawet satysfakcjonuje. Piękne słońce, to Janusz też w słonecznych barwach, że tak powiem. No i czas najwyższy może coś zjeść. Nie za bardzo wiem co. Znaczy... sobie bym zjadł chyba tylko jajecznicę. Tak mi się wydaje, że to może być... O, coś tu nakruszyłem. Że to tak może być w miarę rozsądne. Bo tak, na jogurty nie mam ochoty. Na owoce nie mam ochoty. Nie wiem. Jajecznicę to też, ale to taką najzwyklejszą, czyli same jajka. Same jajka, bez jakiejś tam cebuli, czy... no nie mam ochoty, po prostu, bo... to jest tak. Jak ja nie mam ochoty, no to nie mam. Ciężko mi jest wtedy dogodzić, no nie wiem. Po prostu. Ale zrobimy sobie zaraz tej jajecznicy. Herbatkę do tego. Znalazłem film Zabójstwo w Orient Express, czy jakoś tak. Na Netflixie, także zaraz odpalę tam, znaczy nie wiem, czy to film, czy to serial. Spodobał mi się tytuł, opis i nawet się nie zagłębiałem w temacie, czy to film, czy to serial. Zobaczymy, może będzie ciekawe. Jak nie, no to wiecie. To się zmieni na coś innego, standardowo, nie? No, a poza tym, co jeszcze ciekawego? Nic. Takie niedzielne nuty. Na tyle, że po prostu mam kaprys i chęć na taki ciągły odpoczynek. Żeby nie fakt, iż no niestety teraz nie miałem możliwości się przez kilka dni odezwać, no bo wiecie, takie miałem godziny pracy, że nie wchodziło to nawet w grę, to bym sobie dzisiaj zrobił też wolniej, się nie odzywał. No ale no niestety się nie odzywałem tyle czasu. Przepraszam, nie odzywałem się tyle czasu, no to mówię, czas najwyższy się odezwać, nie? Jajka. O, to weźmiemy sobie
jajka i mój chlebek waza posmarujemy serkiem. O, myślę, że to będzie dobre śniadanie. Do tego się weźmie pomidorka. No, jakoś to ujdzie. Pewnie zaraz się rozgrzeje, będzie gotowa. I tyle, i trzeba to zrobić. Na obiad to jeszcze nie mam w sumie pomysłu. Mam zupę, może tą zupę bym zjadł. Bo mógłbym kurczaczka zrobić, ale jakoś nie chcę się w tym wszystkim grzebać. Czyli tak szczerze, w ogóle bym zjadł najchętniej jakiś obiad z miasta. No takiego mam się lenia, że no mówię, wszystko na wygodę, aby tylko nic nie robić. Więc nie ma o czym mówić. Przygotuję sobie jeszcze sól, pieprz. Oczywiście tę moją spermata. I tyle. Ależ jakiś... Jest ok. Także dobra, no to ja działam sobie tutaj, robię, smażę i tym podobnym. I odezwę się po prostu już, jak będzie ogarnięcie. Śniadanie wparowało. Nic specjalnego, tak jak mówiłem. Ale nie mam na nic jakoś tak zbytnio ochoty. Tutaj herbatka miętowa. I otóż ten film, który mi wpadł właśnie dzisiaj, oko, Morderstwo w Orient Express. No to film, jednak nie serial, może widać. No zobaczymy. Ja daję szansę. Może mi się spodoba. Jak nie, to zobaczcie, wybór jest naprawdę bardzo duży. Mimo pięknego słońca za oknem i naprawdę fantastycznej pogody, bo nawet kuzynka do mnie dzwoni, mówi, wiesz co, mówi, nawet nie jest tak zimno. Po prostu tak się przyjemnie spaceruje. No wiecie, jest ostre słońce, więc mimo tego, że mamy minus 2 stopnie, czyli temperatura sporo urosła, skoro mamy i tak na minusie, a jest takie fajne słońce, no to wiadomo, że po prostu ono cię gdzieś tam ogrzewa i przyjemnie się spaceruje, więc fajna sprawa. I nawet mnie korciło, żeby pojechać trochę nad wodę pochodzić, ale w sumie nie wiem, czy chcę się ubierać. Znaczy... Chętnie to bym poszedł, no bo nie powiem, że nie. Ale czy mi się chce ubierać? Tak ten... To jest ciężko, jak się ma jeden dzień wolny i nie wiesz, co robić, jak zagospodarować go. To wtedy jest po prostu trudno. Ale no, tak to w życiu bywa. Ja sobie zrobiłem już taki pośniadaniowy kawczan, bo jeszcze takową ochotę miałem. A co? Musi być. I przychodzę wam pokazać mój nowy nabytek, który już zdążyłem przetestować i powiem, że jestem bardzo zadowolony. Jestem mega zadowolony mimo tego, iż jest duża różnica cenowa między tym, co mam, a co teraz mam. Mój nowy nabytek polega na tym, że to są słuchawki Soniacza. Tutaj jest model, gdyby ktoś był ciekawy. Powiem tak. Doskonale wiecie, że ja mam te swoje AirPodsy. To jest, nie wiem, która wersja. Jedne z pierwszych. Jedynka albo dwójka, już nie pamiętam. Naprawdę mam je parę ładnych lat. No i już, że tak powiem, zaczynają być zmęczone życiem. I nie chodzi tutaj o aspekt wizualny, bo wyglądają cały czas rewelacyjnie. Ale o ich wewnętrzne bateryjki. Problem polega na tym, że... Jest dzień, że wytrzymują ponad godzinę rozmów, po prostu rozmów, nie to, że jakaś muzyka czy coś, tylko rozmawiania ponad godzinę. A teraz na przykład jak wychodziłem na mróz i na mrozie rozmawiałem, to wytrzymywały 26 minut i się rozładowywały. Więc z czego one są zawsze 100% naładowane, także rozmawiałem z kumplem, kumpel właśnie powiedział, że no, czego ty oczekujesz, że one już są stare, a bateria nie jest wieczna. No i ja tutaj się zgadzam. Nie mam pretensji, bo naprawdę przez te wszystkie lata służyły mi bez zarzutu. I ja ich jeszcze nie wyrzucę. Jeszcze je tutaj męczę. Jeszcze rozmowy są. Wiecie, nawet dobre te 40 minut pogadać i wtedy się rozładowują. No to okej, tak? No niemniej jednak przy moich długich rozmowach to jest to już denerwujące. Bo ja tutaj rozmawiam i zawsze to jest tak, że kombinatoryka wchodzi w grę. Najpierw się rozładowywuje lewa. Nie wiem czemu. Najpierw lewa. Więc szybko ją chowam do etui. Ona się zaczyna ładować, a jadę cały czas na prawej. Potem powiedzmy
5-10 minutach pada prawa, więc wtedy wyciągam lewą, która się już trochę naładowała i sobie gadam przez lewą, to się ładuje prawa. Więc no jest taka kombinatoryka, tak? No używam jej od paru lat, więc wiem, jak to działało wcześniej i potrafiły wytrzymywać naprawdę parę godzin ładnych rozmów. No ale tak jak to tutaj było powiedziane, baterie nie są wieczne i po prostu zaczynają siadać. Dlatego teraz mam te soniacze. Soniacze też są w takim małym etui plastikowym. Plastik bombastik. Jest dioda, która pokazuje pełne naładowanie lub jakby ładowanie w trakcie. Są fajne. Różnią się tym, że są... Ojku. Tutaj u góry trochę grubsze i są na te gumki, czyli wsadzasz sobie tę gumkę do ucha, tak? Bo te wyciągam, wsadzam tu i one wiszą na tutaj tych, w tym głębieniu uszu i tyle. One robią swoją robotę. A te trzeba wsadzić, nie? Więc jeżeli ktoś nie robi tego typu słuchawek, no to będą mu wadziły, no bo wiecie, do tego też trzeba przywyknąć. Mi to nie przeszkadza. Ja mam specjalne słuchawki Sony do biegania. One są właśnie na te gumki i podczas biegu nie wypadają. Ja już je też mam długi czas i nigdy w życiu nie miałem problemu podczas biegania. Więc no na pewno widzieliście podczas mojego biegania takie czarne tutaj, się tak zakłada na szyję i tutaj się wsadza, więc to tak działa. No oczywiście w komplecie dali rodzaj gumek. Muszę jeszcze trochę przetestować, bo niby te co tutaj są zamontowane, one mi odpowiadają, chociaż trochę trochę zaczynają czasem wypadać, więc nie wiem, czy nie są po prostu zbyt duże. No dlatego zobaczymy. No niemniej jednak powiem tylko tyle. Ja jestem zadowolony. Słuchawki naprawdę jak ta lala. No i co? No, one mają tutaj fizyczne klikanie, czyli odbieranie, podgłaszanie lub ewentualnie przełączanie piosenek. No bo moje AirPodsy to mają to, że ja delikatnie stukam i wszystko się robi, tak? Stuknę dwa razy, odbiorę połączenie, stuknę raz, zapauzuję, stuknę dwa razy, przełączę na kolejną muzykę, wiecie, no to naprawdę kombinacja jest wszelaka. No i w pudełku tak naprawdę to instrukcja obsługi, banalnie prosta, fajne było to, zeskanowałem tu, od razu się aplikacja zainstalowała, więc fajna sprawa. No i pudełko wygląda tak. Na ten moment używam tych słuchawek również do montowania filmu, bo łączę sobie czasem z telefonem, czasem z laptopem i ten montaż filmu przez te słuchawki jest po prostu świetny. Jest to dla mnie mega wygodne, bo czasem montuję film, potrzebuję polecieć, nie wiem, do kuchni czy coś, to zawsze słuchawki ściągałem, a teraz lecę ze słuchawkami, nic nie robię. No, ułatwia to życie, nie powiem. Zobaczymy ile będą służyły, jak będą działały, jak się będą zachowywały. Na ten moment naprawdę jestem zadowolony, bo jestem i były o wiele, wiele tańsze od AirPodsów. I szkoda mi wydać kolejny raz tyle na słuchawki. W ogóle i tak dziwię się, że wtedy się na to połasiłem, ale wtedy byłem jeszcze taki młody, głupi, więc nie patrzyłem tak na to. Teraz wiem, że są w życiu inne priorytety niż to, żeby płacić po 1000 zł za słuchawki. Więc owszem, gdyby mi się dzisiaj mój smartwatch popsuł, no to tutaj jakby na pewno bym nie szukał zamiennika. Smartwatch musi być stricte od tego samego producenta, bo wtedy jest 100% kompatybilny i pokazuje wszystko. Miałem przyjemność połączyć do swojego iPhone'a zegarek Samsunga, o, zegarek Samsunga do swojego iPhone'a. Owszem, mogłem odebrać połączenie, widziałem co tam nieco, ale tak, przychodziła wiadomość, nie widziałem treści wiadomości, nie było kompatybilności, że żadna aplikacja mi nie pokazywała, ile zrobiłem kroków w 100%. Tutaj mam wszystko wbudowane, wiecie, tutaj na zegarek nie szczędziłbym, natomiast na słuchawki powiedziałem, że więcej tysiaka to nie tam. Jednak to nie jest produkt warty swej ceny i znalazłem świetny odpowiednik. Świetny zamiennik, może tak. I naprawdę póki co jestem zadowolony. Ma dobre basy i świetnie się słucha muzykę. Tutaj nie mogę powiedzieć, że się świetnie słuchało muzyki, dlatego że
no nie jest tak głęboko wsadzone do uszu na w tych gumkach jak te. Te po prostu są tutaj, no i cały szum, to wszystko z otoczenia elegancko słychać, no i ta muzyka się z tym miesza, tak? Tutaj jest inaczej, bo jest, zrobi się obieg zamknięty i jest fajnie, tak? Więc nie ma o czym mówić. A, no i są wodoodporne, tak w ogóle. Więc świetna sprawa. W deszcz można chodzić. Nic im nie powinno być. Także tyle. Chciałem się podzielić tylko nowym nabytkiem. Opowiedzieć właśnie, czemu tańsza wersja, a już nie rzucanie się na AirPodsy, które kosztują nadal mega dużo. A ja już taki głupi nie jestem jak kiedyś. I za długo gadam znowu. Kończę. Kończę, bo już widzę, że film się robi znowu długi. No, dobra. Do potem. Właśnie jestem nad wodą, idę w stronę jeziora i powiem wam, że widzę jak daleko, daleko, zaraz wam pokażę, chodzą ludzie po zamrożonym jeziorze. Trochę ryzykowne, bo jednak te temperatury nie były aż tak mocno niskie, żeby było może tak bezpiecznie sobie chodzić, ale śmiałkowie chodzą. O, i tam dalej nawet ludzie z psem. Zaraz wam pokażę, w ogóle jest bardzo dużo ludzi nad wodą. Myślałem, że będzie spokojniej, że no taki januszowy, spokojny wypad, ale no niestety nie. Byłem po kawę w międzyczasie, więc mam czarną kawę i zaczynam wam pokazywać okolice.
prawda, dużo baterii w aparacie nie mam, bo tylko dwie kreseczki, może za niedługo nie padnie. No, dobrą godzinkę sobie spacerowałem. Tak mi się chciało takiego spaceru, że wy nie macie pojęcia. Naprawdę, tak mi się chciało. I zgłodniałem na tyle, że mam ochotę na takiego rogalika czekoladowego. I nawet chyba wiem, gdzie podjadę go wezmę. Hehe. I do tego oczywiście kawkę małą, ale tylko już małą, bo już trochę tych dużych dzisiaj wypiłem. Ale taką malutką na rozgrzewkę to sobie chyba wezmę jednak. No, dużo morsów, w sensie morsów, wiecie, ludzi, którzy morsują. Można powiedzieć odtąd do stóp. Tak różowi jak świnka. Wiecie, jak świnki wyglądają. Tak samo różowi, nawet chyba bardziej. Także podziwiam naprawdę za odwagę. Kiedyś czytałem trochę na temat morsowania i naprawdę podobno przynosi to sporo prozdrowotnych korzyści. Nie wiem, bo osobiście nigdy nie praktykowałem i chyba nie będę. Jestem chłopak lipcowy, to ja lubię ciepło. Także to bardziej mnie kręci. I sporo ludzi na jeziorze. Wiecie, znaczy na jeziorze, nad wodą. Powiem tak. Fakt. Widziałem lód gruby, bo gruby nie można powiedzieć, ale chyba ja bym się jednak bał. Mimo wszystko. Za mało takich mrozów było, wiecie, że tam minus, nie wiem, 20 czy coś. No ale ludzie chodzą i tam nic się nie stało, więc myślę, że jest okej. Okay. Natomiast, no szczerze powiem, że podziwiam. Korciło mnie też weź. Mówię, no tyle ludzi chodzi, to, ale tak przy moim szczęściu zaraz spadnę w dół. Byłoby mokro. No, no i tak to. Także jadę po tego rogaliczka, bo mi się jednak chce. No tak mi się zachciało teraz. Pospacerowałem, trochę się wymarzłem, głód złapał. To tak sobie myślę, a ten rogaliczek, czemu nie? A niech będzie. No i tak to. Więc jedziemy po kawkę, po rogaliczka i cóż mogę powiedzieć. No. I tyle w temacie. Wymarzłem się, ale dobrze mi to zrobiło. Naprawdę trzeba mi było takiego właśnie spaceru chłodnego i jakby potwierdzam, że świetna sprawa. Dobra, jadę po kawę, po rogaliczku, do potem. Jak to mówią, życie jest nieprzewidywalne i w tym wypadku też było. Jadę po rogaliku, ale po drodze patrzę Orlen. Mówię, o nie, to już wiem, jaką kawę chcę. Zachciało mi się latte z Orlenu. Jeszcze w tych ładnych kubkach świątecznych mają. No, pewnie niebawem się to skończy, bo to już wiadomo, po świętach to już dawno. Ale miło, bardzo miło. Mówię, kurczę, no nie. Latte z Orlenu. Jak wiecie, ja kawę z mlekiem to nie piję praktycznie. Ale ta kawa z Orlenu. Latte, no ja po prostu kocham, uwielbiam. To jest... Także mam. Rogaliczku też mam tutaj schowany, więc będzie jedzone. Chciałem sobie trochę więcej chusteczek z Orlenu. Bo jakoś w tym samochodzie to wiecznie się przydają. To tu się uwali coś, tu się uwali w ogóle mój samochód. To już wymaga takiego sprzątania gruntownego. Ale ja, no zimno jest, wiecie, coś na kurzu tyle. O Jezu, skąd to się bierze w tym samochodzie? Ach, to wszystko do odkurzenia jest. No ale nic, no na razie jeszcze nie, no. Tak myślę, że jak trochę tego śniegu nie będzie, bo to wiadomo, cały umyć, posprzątać w środku, chodniczki do domu, namoczyć, no jest roboty. Więc nie ma o czym mówić. I tak to. I jadę do chałupy. No do obiadu jeszcze daleko, w sumie to tym rogalikiem się jakoś tak nie zapcha mocno, żeby potem obiad zjeść. Dobrze, wytrwam. A tymczasem, robaczki, to ja jadę na chałupę. Tak tylko mówię, odezwę się, powiem, że mała zmiana planów nastąpiła. Miała być inna kawa, ale patrzę na ten Orlen. Mówię, no Orlenową kawę chcę. A co tam? Wolna niedziela to może szaleć. Właśnie stoję naprzeciwko. Tutaj mają te swoje łódeczki, nie łódeczki. Ludzie trzymają. Jeszcze trochę się rozpocznie sezon. Będzie się działo. Będzie sezonik. Fajna sprawa. Znowu woda, nie woda. Zobaczymy. Dobra, dziubacki, odpalam furę, wracam do domu.